Witam wszystkich znowu we wtorek o 18. Słuchajcie, ostatnio odbył się konkurs na 20 tysięcy subskrypcji i teraz chciałabym wylosować osoby, które wygrały. Więc zacznijmy. Najpierw wylosujmy osobę, która wygrała 250 zł, czyli nagrodę główną. Uwaga, żeby nie było, że podglądam. Mamy pierwszą osobę. Uwaga. I tym szczęśliwcem jest ta oto osoba. Bardzo proszę, żeby ta osoba odezwała się w komentarzu i napisała swój nick na Instagramie i ja się wtedy na tym Instagramie odezwę. Czyli mamy pierwszą nagrodę, a teraz druga nagroda. Jestem ciekawa. Drugim wygranym jest Debro. Także proszę o nick w komentarzu pod tym filmem i także odezwę się na Instagramie. I trzecią wygraną jest, uwaga, Hubert. Proszę bardzo. I jeszcze raz gratuluję wszystkim wygranym. Odezwijcie się w komentarzu. Mam nadzieję, że wszyscy odbiorą swoją nagrodę. Jeśli nie wzięliście tym razem udziału, to pamiętajcie, że tutaj konkursy odbywają się prawie co tydzień. Klikajcie w subskrypcję i na 30 tysięcy, czyli już za niecałe chyba 5 tysięcy subskrypcji, robimy kolejny konkurs. A teraz przejdźmy do motoniusów z ostatniego tygodnia. Najwolniejsze Ferrari na świecie. O co chodzi? Na aukcji pojawił się wyjątkowy egzemplarz Ferrari F12 TDF z 2014 roku. Wyjątkowy, bo jest to prototyp, który ze względu na ograniczenia techniczne może rozpędzić się maksymalnie do 24 km na godzinę. Mimo to jeden z oferentów jest gotów zapłacić za niego 1,8 miliona złotych. Dlaczego jest tak wolny? Samochód ten nigdy nie został dopuszczony do ruchu. Inżynierowie Ferrari celowo ograniczyli jego możliwości, aby służył on wyłącznie do celów wystawienniczych i testowych. Czy można nim jeździć po drogach? Absolutnie nie. Samochód nie posiada homologacji i nie jest zarejestrowany. Został pozbawiony numeru seryjnego, a w kilku miejscach umieszczono informacje o zakazie użytkowania na drogach publicznych. Dla kogo jest ten samochód? Dla kolekcjonerów Ferrari i fanów motoryzacji, którzy szukają wyjątkowego i niepowtarzalnego egzemplarza. Samochód może również służyć jako eksponat na wystawach lub inwestycja. Ile kosztuje? Licytacja trwa. Obecna cena jest to 1,8 miliona złotych, ale eksperci przewidują, że ostateczna kwota może być znacznie wyższa. Warto wiedzieć, że produkcyjna wersja F12 TDF jest limitowana do 799 egzemplarzy. Nowe auto kosztowało 2,5 miliona złotych, ale ceny rynkowe wzrosły do około 5 milionów złotych. Ten prototyp to z pewnością nie lada gratka dla miłośników Ferrari. Lamborghini LM002, czyli szalony potwór z Włoch. Historia LM002 sięga lat 70. XX wieku, kiedy Lamborghini próbowało swoich sił w segmencie aut militarnych. Prototypy Cheetah i LM001 nie odniosły sukcesu, ale zrodziły one pomysł na cywilną wersję LM002. Początkowo planowano produkcję tylko dla wojska, ale ostatecznie zbudowano tylko modele cywilne. Serce LM002 jest silnik V12 z Lamborghini Countach generujący 455 koni mechanicznych. Dzięki temu potężny potwór osiąga 100 km na godzinę w 8,2 sekundy i rozpędza się do 223 km na godzinę. Niestety taka moc ma swoją cenę. Spalanie sięga 42 litrów na 100 km, a zbiornik paliwa ma pojemność 169 litrów. Utrzymanie LM002 to nie lada wyzwanie. Oprócz spalania dochodzą horrendalne ceny części zamiennych. Szczególnie problematyczne są opony Pirelli Scorpion Zero, zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Koszt jednej sztuki to około 39 tysięcy złotych, a komplet opon to wydatek rzędu 160 tysięcy złotych. Istnieje jedyny na świecie egzemplarz LM002 Kombi, zbudowany specjalnie dla sułtana Brunei. Podlinkuję shortsa, w którym opowiadam o jego kolekcji. W filmie Kanibal z lasu z 1980 roku można zobaczyć scenę, w którym morderca ucieka żółtym LM002.
wiedzieliście o tym aucie? Zapraszam do subskrybowania tego kanału, aby dowiedzieć się więcej takich ciekawostek o motoryzacji. Rząd Włoch zmusza Alfa Romeo do zmiany nazwy SUV-a Milano na Juniora. Alfa Romeo zmieniło swoją nazwę. Decyzja ta została podjęta pod presją rządu włoskiego, ponieważ samochód produkowany jest w Polsce, a nie we Włoszech. Włoskie prawo zabrania używania brzmiących po włosku nazw dla produktów niewyprodukowanych we Włoszech, aby uniknąć wprowadzenia konsumentów w błąd. Nazwa Milano została wybrana jako hołd dla miasta Mediolan, gdzie narodziła się Alfa Romeo. Junior to również powrót do starej nazwy, używany w latach 60. XX wieku dla poziomu wyposażenia coupe Alfa Romeo. Dyrektor generalny powiedział, że sytuacja jest ważnym momentem w historii marki i pozytywnie ocenia wybór nowej nazwy. A Wy, którą nazwę wolicie? Milano czy Junior? Nowy Ford Mustang w Polsce. 60-lecie i premiera 7. generacji. W Włochowie na Mazowszu odbył się 16. ogólnopolski zlot Mustangów. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło miłośników jednego z najbardziej kultowych aut na świecie, a jednocześnie stało się tłem dla polskiej premiery najnowszej 7. generacji Forda Mustanga. Ten model świętował 60-lecie. To nie tylko okrągła rocznica debiutu, ale i okazja do pochwalenia się sukcesem. Mustang jest najlepiej sprzedającym się sportowym autem w Ameryce i na świecie. W 2023 roku trafił do ponad 59 tysięcy klientów, a w ciągu ostatniej dekady nabyło go niemal milion osób. Obecnie ten kultowy samochód jest dostępny na 85 rynkach. Nowy Mustang na szczęście zachował silnik V8. Dostępny jest w dwóch wersjach nadwozia – Fastback i Convertible, a także z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Podstawowe wersje GT i Dark Horse, dostępna tylko jako Fastback, skrywają pod maską 5-litrowe V8 o mocy 446 koni mechanicznych GT lub 453 koni mechanicznych Dark Horse. Ceny nowego Mustanga zaczynają się od 303 tysięcy zł za wersję Fastback GT z manualną skrzynią biegów. Do wersji bez dachu trzeba dopłacić 20 tysięcy zł, a automatyczna skrzynia biegów kosztuje dodatkowe 15 tysięcy zł. Topowa wersja Dark Horse wyceniona jest na 358 tysięcy zł. Wersja Dark Horse wyróżnia się sportową skrzynią manualną Trimec 3160 z opcją automatu, dodatkowymi chłodnicami, aktywnym zawieszeniem MagneRide, 19-calowymi alufelgami, czarnym chłem reflektorów i przeprojektowanymi panelami podwozia. Nowe sposoby na korki, ratunek na motocyklu i mandat za łamanie przepisów. Korki to zmora dużych miast. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, problem ten narasta z roku na rok. Czas spędzony w zatłoczonych ulicach to nie tylko stres i frustracja, ale także straty finansowe i czasowe. W Pekinie znaleźli sposób na korki. Chińczycy oferują usługę ratunkową dla kierowców utkniętych w zatorze. Za $60 dwie osoby na motocyklu zabiorą Cię do miejsca docelowego, a jedna z nich odstawi Twój samochód pod wskazany adres. Usługa ta budzi mieszane uczucia. Z jednej strony to rozwiązanie może być ratunkiem z nagłych sytuacji, z drugiej strony wiąże się z oddaniem kluczyków do samochodu jakiejś obcej osobie, co nie jest dla każdego komfortowe. Nudząc się w korku, można też zarobić. Tak, zarobić. Pewna Chinka podczas postoju w korku zrobiła zdjęcia ponad 50 kierowcom łamiącym przepisy. W Chinach za takie zgłoszenia można otrzymać nagrodę od władz. Kobieta zarobiła w ten sposób około 830 zł. W Polsce taka metoda nie byłaby prawdopodobnie skuteczna. Nie mamy podobnych przepisów, a zgłaszanie wykroczeń innych kierowców mogłoby prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Walka z korkami to złożony problem. Nie ma niestety jednego uniwersalnego rozwiązania. Opowiem Wam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale Londyn to miasto z najniższą średnią prędkością przejazdu, uwaga, 14 km na godzinę.
A w Polsce korki są szczególnie uczciwe w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Nowe Maserati Gran Cabrio Folgore. Ten kabriolet jest jednym z niewielu elektrycznych samochodów z odkrytym dachem na rynku i wygląda absolutnie niesamowicie. Gran Cabrio Folgore stawia wszystko na osiągi. Posiada trzysilnikowy układ napędowy o niesamowitej mocy 818 koni mechanicznych w trybie Max Boost. Oznacza to, że przyspiesza od 0 do 100 w zaledwie niecałe 3 sekundy. Nawet w standardowym trybie pracy ma nadal bardzo imponujące 751 koni mechanicznych. Samochód można ładować szybkim ładowaniem o mocy 270 kW, co pozwala uzyskać ładowanie od 20 do 80% w ciągu zaledwie 18 minut. Co ciekawe, ma również pokładowy wzmacniacz DC, który umożliwia ładowanie na wolniejszych stacjach. Gran Cabrio Folgore jest wyposażony w inne fajne funkcje, takie jak łopatki do regulacji hamowania regeneracyjnego i system pomagający zmaksymalizować zasięgi samochodu, który szacunkowo ma wynosić 448 km w europejskim cyklu. Oczywiście, jak to po Maserati, możesz spodziewać się luksusowego wnętrza ze wszystkimi bajerami. Jeszcze nie znamy ceny Gran Cabrio Folgore, ani kiedy będzie dostępna u dealerów, ale na pewno będziemy wypatrywać więcej informacji. Co Wy myślicie o tym elektrycznym Maserati? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Ja nadal nie mogę wierzyć, że jest Was tutaj tak dużo, dlatego jeszcze raz powtórzę to, co miałam na samym początku. Będzie tutaj bardzo dużo konkursów, bardzo dużych, fajnych filmików, jakichś robionych akcji, wyjazdów, więc zapraszam do subskrypcji, lajkowania i także, jeśli chcecie być na bieżąco z jakimiś takimi małymi newsikami, to zapraszam na Instagram Motonewsy. Tam codziennie prawie możecie zobaczyć na storce jakieś ciekawostki.